Dzień dobry, Tomek Kutera, Poligamia.pl, jest ze mną Sławek Serafin. GameCorner.pl. Haha! I będziemy grać na kanapie w... Właściwie na dwóch fotelach, no trudno. Będziemy grać w Rage, w wersję xboxową, czyli najnowszą grę od id Software, czyli twórców Dooma, Quake'a, która jest fajną strzelanką, ale niestety jest trochę disappointing. Nie wiem, mnie tam się podoba. No ale ty grałeś 3 godziny. Shut up. Dopiero. Więc tam podczas... Ale na PC. Podczas pierwszych 3 godzin jest naprawdę bardzo fajnie, potem jest gra, robi się odrobinę nudnawa i zauważa się rzeczy, które można było w niej zrobić dużo lepiej. Więc jesteśmy teraz w mieście, to jest jedno z dużych miast, które są w grze, są dwa. Chyba, że jest jeszcze jakieś dalej, do którego nie doszedłem, ale podejrzewam, że już nie ma, tak wynika fabularnie. Więc są dwa duże miasta, takie naprawdę spore. Więc jak widzicie, grafika na Xboxie no, wygląda naprawdę bardzo fajnie. Nie ma raczej jakichś błędów graficznych czy czegoś takiego, tylko po wylądowaniu w nowej lokacji przez chwilę doczytują się tekstury, ale to trwa dosłownie sekundę. Więc mamy miasteczko, nie mamy jak widać broni, możemy sobie chodzić. Niespecjalnie można zaczepiać ludzi. Czasami się sami odzywają i mają jakieś prace, ale jest tego niewiele. Możemy sobie na przykład wejść do sklepu. To są rzeczy, które my mamy w plecaku. Jest ich całe mnóstwo. To są różne składniki, rzeczy, które można sprzedawać. No jest też rodzaj takiego craftingu, że możesz budować sobie... Tak, to zaraz pokażemy. Więc najpierw chcę pokazać, ile w sklepie jest rzeczy, różnych rodzajów amunicji. A teraz wejdziemy do menu. Tutaj mamy dziennik misji. Tym się nie będziemy zajmować. To jest właśnie jakby statystyki, tak? Tak. Jak widzicie, to jest gra, w której już gram ponad 4 godziny. Ja już jestem dużo dalej w tej grze, ale to jest stary save. No i takie podstawowe rzeczy zupełnie. I to są właśnie wszystkie rzeczy, które mamy w plecaku. Jest tego mnóstwo, jak widzicie. A to jest crafting. Engineering właściwie. Engineering. I tutaj można sobie robić różne rzeczy. Na przykład możemy zrobić bandaże, ale nie mamy jednego z potrzebnych składników. Antyseptyków nie masz. Tak, więc czy możemy coś zrobić? Możemy zrobić to. Samochodzik. Zdalnie sterowany, tak, wybuchający. Nie są specjalnie przydatne, ale możemy go sobie zrobić. No i bach. Dobrze, więc tak wygląda miasto. Nie będziemy się już nim więcej zajmować. Przeskoczymy do... nie tutaj. Przeskoczymy do innego save'a i znajdziemy jakąś misję. Więc teraz pokażemy już misję i strzelanie. Jesteśmy na początku misji, która nazywa się The Well i rozgrywa się w studni. Generalnie chodzi o to, że źli bandyci zatruli studnię w miasteczku, zabili jakiegoś gościa. Drugiego ranili. Bardzo szybki przegląd możliwości. Tutaj jest wybór broni. Tutaj są tylko 4. Generalnie w grze jest ich dużo więcej i dużo więcej nosi się przy sobie naraz, ale 4 są jakby w szybkim wyborze. Bronie mają różne rodzaje amunicji, które mają jakby różne umiejętności. Tak? To, wiesz, co mi się podobało? Jak się dostaje pierwszy raz broń. Tak, on tak za każdym razem, jak pierwszy raz dostajesz broń, to on tak gładzi, ogląda, tu sprawdza, tam sprawdza. No to jest tylko jeden raz. Ale to jest taki miły akcent. Nie? Z kolei jeszcze pod D-padem są jakby rzeczy do szybkiego korzystania. Tutaj można sobie wybierać, też można ustawić 4 rzeczy, jest ich oczywiście dużo więcej. I można je sobie tutaj ustawiać i wykorzystywać. Na przykład tutaj mamy wing sticky, czyli takie... Bumerangi. Ani chyba wzorowane na tych. Od Maxa. Bardzo przydatne zresztą. Mamy takich przeciwników i mamy też świetną sprawę, bo możemy ich załatwić po cichu, tylko muszę znaleźć odpowiednią broń. Wingstickiem ich załatwić? Nie, pokażę ci o co tutaj chodzi, tylko muszę ją wyjąć z... stąd. Przypiszę ją sobie tutaj. Kuszę? Tak, i w kuszy mam teraz taką specjalną amunicję. Muszę kucnąć, żeby się schować. Można się schować, ale to skradanie nie jest jakieś takie bardzo sympatyczne. Umaj. Tak, jakby gra nawet radzi, żeby się chować i żeby załatwiać wrogów po cichu. Ale to się bardzo sporadycznie robi. Tak, ale fajnie, że jest. I każde ciało, jak widzicie, można przeszukiwać, tam są dolary, rzeczy do craftingu. No tak, ale jak widać, nie pokazuje gra od razu, co ten. Znaczy tam w lewym dolnym rogu się pojawia, co zabrałeś, ale to jest... Nie ma tego... Takie uczucie, że o, znalazłem coś fajnego, nie? Tylko dopiero później się patrzy. O, może to nie jest niezłe? To jakaś fajna amunicja, tak? Tak, to jest amunicja, która jest granatnikiem, notabene.
trzeba ją sobie samemu zrobić, co jest fajne, będzie można jej kupić. Tak? Tak, więc chodzi się w tej grze, zbiera rozmaite śmieci, które się potem sprzedaje. No, śmieci wpadają do kategorii śmieci. Tak, to jest bardzo sympatyczne. Dużo jest takich miejsc w lokacjach, gdzie właśnie jakby nic nie ma, tylko można pozbierać rozmaite pierdoły. Gra za eksplorację, zaglądanie tu, tam. Aczkolwiek poziomy są zupełnie liniowe. Poziomy są zupełnie liniowe i tak naprawdę nie ma problemu z znalezieniem tego wszystkiego, to jest wszystko 2 metry od głównej ścieżki. Znowu mamy tutaj... Snajperki. No to chyba nie był dobry w ogóle. Możemy go. Prawie się udało. A, jeszcze jedną bardzo fajną, super rzecz, którą musimy pokazać i pokażemy ją teraz, to jest umieranie. Otóż, bohater jest mocno dopakowany w grze, jest taką specjalną postacią i ma super umiejętność, znaczy nie umiera od razu. I teraz zobaczcie, ja się wystawię na strzał. Czy on ma... Nie, nic nie mówię. Nie chodzi o to, że on ma jest super. I teraz umarłem i uwaga. Jest taka minigierka, która jest strasznie fajna. Strasznie fajnie się to na konsoli gra. Nie wiem, jak to wygląda na PC-cie. Teraz zepsułem. Trzeba sobie jeszcze... Bach! I jestem z powrotem żywy. Na PC-cie, z tego co widziałem, to jest właśnie tylko ten ostatni etap, że trzeba dwa jadące na siebie ten i wtedy on ma jakieś nanoidy. Tak, jakieś sobie, bo to jest w ogóle gość, który siedział tam, nie wiem, 100, 200 lat. Zahibernowany. Tak jest, w jakimś zbiorniku kryogenicznym, później wyszedł i właśnie on jest ten, on jest takim super człowiekiem pośród tych tutaj wszystkich, bo ma te nanoidy jakieś, które mu tam pozwalają różne rzeczy robić, między innymi leczą go. W ten sposób jest wyjaśnione to, że bohater regeneruje się mu zdrowie. No i właśnie też te ożywianie się nanoidy jakoś tam rażą prądem. Nie tylko defibrylują ciebie, ale też przeciwników, którzy stoją obok ciebie. Snajperka. Bardzo sympatyczna, ale mało skuteczna. Bardzo fajne są te animacje, jak trafiasz przeciwnika. Oni za każdym razem giną w inny sposób. To nie jest jakiś ragdoll taki przesadzony, tylko właśnie tak w miarę realistycznie upadają. Ranieni w jakąś konkretną część ciała padają właśnie w ten sposób, a widać właśnie to była powtórzona animacja, ale ogólnie rzecz biorąc fajnie są animowani, bardzo fajnie się zachowują, sztuczna inteligencja jest na dość wysokim poziomie, co akurat nie spodziewałbym się po takiej grze, gdzie też wszystko jest liniowe i tak dalej, ale przeciwnicy są bardzo fajnie inteligentni. Potrafią się wycofywać, żeby byli, jeżeli jest sam jeden, to się cofa do kolegów. Kryją się za osłonami bardzo sprytnie, wychylają się w różnych kierunkach, nie za każdym razem tak samo. Gdy są ranni, to klną. Bardzo fajne to jest i bardzo fajny jest też design artystyczny gry. Gra jest brudna, taka... To są góry ciał. Tak, właśnie do tego chciałem o tym powiedzieć. I co prawda nie jest to w żaden sposób wykorzystane, bo fabuła gry jest żałosna i jest potwornie słaba i po prostu nie ma żadnego sensu. Ale klimat jest fajny, tak? To chociaż tyle. Fabuła jest taka, że idziesz przez świat i ludzie proszą cię o przysługi, jak ty je robisz. No. Dobra, a teraz pokażemy coś słabszego. Pokażemy wam wyścigi. O tak. Ponieważ ktoś wymyślił, żeby w grze wsadzić pojazdy jeszcze do tego wyścigi. Model jazdy, mówiąc oględnie, jest bardzo zły. Z się. Tak. Mocno. Są różnego rodzaju pojazdów, te następne jeżdżą trochę lepiej niż te poprzednie. Tutaj... No, na początku masz kładak, który po prostu jeździ jak żelazko. Dokładnie. Próbowałem robić tym wiraż na ręcznym, to po prostu się zatrzymał. Więc tutaj są rodzaje wyścigów, możemy mieć jakiś taki. Wyścigi są niektóre z brońmi, niektóre bez, ten jest chyba z bronią, z tego co zauważyłem. Ja myślałem, że to będzie fajnie zrobione, bo... Pamiętam taką grę sprzed lat, to się nazywało Bandits Phoenix Rising, też właśnie było w takim postapokaliptycznym stylu i takie Mad Maxowe klimaty były i właśnie tam było, tam się cały czas jeździło, ale to było naprawdę fajnie zrobione i tam było dwóch bohaterów, którzy się tam przerzucali różnymi odzywkami w trakcie jak się jeździło i ten, ale to było naprawdę sympatycznie zrobione, myślałem, że to będzie coś jak tutaj, znaczy tutaj będzie coś jak tam. Wszystko się rozbija o model jazdy. Tu jest po prostu fatalna fizyka jazdy.
Teraz pokażę jeszcze otwarty świat. Otwarty świat to jest po prostu dojeżdżanie z jednego miejsca na drugie, z punktu A do punktu B. Oto mamy jakąś taką misję, gdzie trzeba rozwalić paru bandytów, więc mogę wam też pokazać jakieś lepsze bronie, gdzie ten bandyta. O, tada, tak. Więc udało się go rozwalić i dostałem jakieś pieniądze. To było? Że niby, wiesz, slow-mo takie. Aha. To było specjalne. Bo zabiłeś gościa za rogi, mnie w ogóle tego nie widziałem. Tak. No, ale slow-mo było, ale naprawdę wygląda to wizualnie, naprawdę gara robi wrażenie. No wygląda rewelacyjnie, ale... Umówmy się, otwarty świat w tej grze to jest jeżdżenie z punktu A do punktu B. Tu mam na przykład punkt... To jest lokacja. Jakaś lokacja, tak? Ale... Jak widać na minimapce, jest na niebiesko. Ale jeśli nie ma misji w tej lokacji, to w zasadzie nie ma sensu tam jechać, no bo co tam można znaleźć? Nic specjalnego i jakby... To nie Fallout. Nie ma... Gdzie się łazi po różnych miejscach, żeby zobaczyć, co tam jest. Właśnie, nie ma czegoś takiego. Nie ma jakich, są jakieś znajdźki takie bardzo podstawowe, które się zdobywa skacząc w odpowiednich miejscach, ale nie ma tego zbyt dużo. No to nie jest otwarty świat. To jest po prostu taki przerywnik między zdobyciem misji, a dojechaniem na nią. I tego mogłoby spokojnie nie być, bo przez to gra robi się trochę nudna. W sensie trochę się wydłuża. Tak. Jest tak, że bierzesz misję, chciałbyś już na nią iść, a musisz jeszcze dojechać, a jeszcze się okazuje, że na miejscu jest koleś, który ci mówi, żebyś jeszcze pojechał w tamto miejsce. Tam idziesz, dowiadujesz się, żebyś pojechał w jeszcze inne i to takie o. A teraz chyba coś się zepsuło. Troszeczkę jesteśmy rozczarowani. Więc... Już nawet pomijając problemy z wersją pecetową, z tymi teksturami A nie mam rakietnicy, chciałem Rocket Jumpa na koniec zrobić. No. Myślisz, że się da? Nie mam pojęcia, no to ma jakiś tryb wieloosobowy, może tam się da. Zaraz zobaczymy. I tym samym pożegnamy się tak jest. Na kanapie. Zgubimy sobie. W końcu to gra id. Muszą być Rocket Jumpy. Z wybuchem pożegnamy się. Eksplozją. Wrócimy na chwilę do The Well, tam już mam rakietnicę odblokowaną. Więc... Podskoczyłeś? Nie ma rocket jumpów. Ale zobacz, nawet nie umarł. Wytrzymałeś, chłopak dostał rakietnicę pod nogi i nic mu się nie stało. To trzy razy. No. A spróbuj szczelić w to ciało. W tego gościa mam. Nie, ciało. Ten koleś też się nie przejmuje. Dlaczego do mnie strzelasz? Dobrze. Dobrze, dokończymy, prawda? Tak. Czekaj. Tak, do zobaczenia. Twoja ulubiona minigra. Tomek Kutera. Sławek Serafin. Poligamia.pl, GameCornik.pl. Do zobaczenia.